Cześć, nazywam się Tomasz Kijewski. W 11 odcinku niepodręcznika oceanicznego chciałbym opowiedzieć Wam kilka ciekawostek na temat jaj ryb. Niedawno mieliśmy święta, których atrybutem są jajka, więc to temat na czasie. Ryby składają ogromne ilości jaj. Niektóre gatunki nawet kilka milionów naraz. Im liczniejsza ikra, tym mniej uwagi rodzice poświęcają jej ochronie, licząc na to, że zawsze jakaś część przetrwa. Jaja ryb są maleńkie. Największe ziarna ikry produkuje zębacz pasiasty, którego można spotkać także w Bałtyku. Ikra tej ryby ma średnicę 6 mm. Samiec pilnuje jaj i broni ich przed drapieżnikami. Rekin wielorybi, największa ryba na świecie, produkuje największe na świecie jajka o średnicy 35 cm. Ale te jaja pozostają we wnętrzu samicy, a młode się rodzą. Nazywamy to jajożyworodnością. Jaja składane przez rekiny znajdują się w osłonkach zbudowanych z kolagenu. Różne gatunki mają rozmaite, często niesamowite kształty osłonek. Są twarde, ciężkostrawne i przez to stanowią świetną ochronę rozwijającego się potomstwa. Jaja ryb stanowią towar spożywczy. Są bogatym źródłem białka, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów. Ikrę jadano od najdawniejszych czasów, ale dopiero car Iwan IV Groźny w XVI wieku uczynił z ikry przekąskę elit. W naszych sklepach najczęściej można spotkać ikrę taszy lub gromadnika. Te produkty są barwione, bo naturalny szary kolor nie przyciąga klientów. Droższe i większe są naturalnie czerwone lub pomarańczowe jaja ryb łososiowatych, nerki, gorbuszy, pstrąga. W Polsce zarejestrowanym produktem regionalnym jest ikra szczupaka. Zielony kanior z ryb ptaszorowatych jest barwiony i przyprawiany łasami. Klasyczny kawior to ikra jesiotrów z rejonu Morza Kaspijskiego lub Syberii. Najdroższe produkty osiągają cenę 20 tysięcy złotych za kilogram. W Iranie sprzedaje się kawior w puszkach ze złota. Cena tego rarytasu osiąga 25 tysięcy dolarów za kilogram. Niegdyś zabijano te ryby, żeby pozyskać kawior. Dziś są tak rzadkie i cenne, że sprawdza się przy pomocy USG, czy są gotowe, a następnie masuje im brzuchy, by pozyskać jajka. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.